500 zł na dziecko w Prima Aprilis to nie żart. Program Rodzina 500+ ma wystartować w kwietniu 2016 roku. Wypłata może nastąpić w drugim kwartale tego roku. Wyszliśmy na ulicę Mrągowa, aby o programie porozmawiać z mieszkańcami naszego miasta. Co pani sądzi o programie 500 zł na dziecko? Według mnie to jest totalny bezsens. Dlaczego? Wydaje mi się, że powinny być jakieś inne formy pomocy dla najuboższych. I nie dużo, i nie mało. Jak ktoś nie ma pieniążków i potrzebuje tych paru groszy, to dla niego jest jakiś zastrzyk, nie? A nie będzie jakichś takich obaw, że zostaną źle spożytkowane na przykład? Też może tak być. Co niektórzy mogą te pieniążki przeznaczyć na co innego niż na dziecko. Co panie sądzą o programie 500 zł na dziecko? Śmieszne to jest za 500 zł. Jak? No dlatego, że to jest mało. Za tyle, jak policzyć, w zależności jeszcze jak, no to jest moim zdaniem mało. To jednym pomoże, drugim nie pomoże, no. Moim zdaniem lepiej więcej zarabiać, nie mieć na to dzieci, no, niż tam dawać takie rozdawnictwo, to jest takie, tak sądzę, nie. No, za moich czasów było tak, że pierwsze było zdobyć zawód, pracę i dopiero potem myśleć o dzieciach, a teraz odwrotnie. Pierwszy myślą o dzieciach, a potem myślą o pieniądzach. Bardzo dziwny program, powiem pani, bo ja mam na przykład jedno właśnie dziecko i nie wiadomo, czy ja na to dostanę. Córka to samo ma. A mówienie, że na pierwsze dziecko nie, drugie, trzecie, może czwarte wcale, to jest dziwny program. Dzisiaj nawet czytałam artykuł o rodzinie, która ma 8 dzieci, to jest ile, jakieś tam 5000 zł każdego miesiąca będzie dostawała i przypuszczam, że dokładnie te dzieci będą miały taką samą dolę jak przed